odbyło się drugie spotkanie Polskiej Akademii Dzieci. Temat spotkania związany był z przypadającym w niedzielę Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego. Pomyśleliśmy, że to jest dobra okazja do tego, żeby w tym obszarze właśnie też zachęcić dzieci do poszukiwania, żeby też poszukać z drugiej strony dzieci, które interesują się językiem polskim, które interesują się czytaniem, co więcej, dla których czytaniem jest po prostu pasją. I mamy nadzieję też, że to zachęci inne dzieci do sięgnięcia po książki. O roli i znaczeniu języka dzieci oraz o najważniejszych zasadach w mowie i piśmie opowiedział polski językoznawca profesor Jan Miodek. Pokażę dzieciom, że ich język jest odwiecznym przedmiotem zainteresowań stricte naukowych. To się może wydawać, co to, jakaś infantylność uczonych językoznawców. Nie. Z całą powagą język dzieci poddawany jest ścisłym analizom. Dlaczego? Dlatego, że proszę pani, każdy język świata to jest swoista projekcja języka jutra. Dzieci cudownie przewidują przyszłe stany językowe. Oczywiście robią to podświadomie, robią to automatycznie, ale one cudownie wyczuwają te miejsca systemu językowego, które się na pewno zmienią. One wyczuwają lepszość takiej czy innej końcówki. Do czytania książek zachęcała młoda prelegentka Agata Gut. W szkole u mnie dużo dzieci gra na telefonach, komórkach i padach. Ja nie jestem za bardzo z tym zaznana. Ja czytam książki i nie mogę z nikim za bardzo o tym porozmawiać. Chcę, żeby wszyscy właśnie ćwiczyli ten swój język polski, swoje wypowiedzi i żeby nie popełniali właśnie tyle błędów językowych. Moim zdaniem to jest dlatego, żeby rozwijać wyobraźnię, żeby też mieć dla siebie taką przyjemność i satysfakcję z tego, że się właśnie czyta i poznaje nowe informacje. Jednym z wydarzeń towarzyszących Polskiej Akademii Dzieci był kiermasz książek oraz dzień otwarty Biblioteki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, w trakcie którego wszyscy miłośnicy książek mogli zapisać się do akademickiej biblioteki oraz bezpłatnie wymienić się wybranymi książkami.